zwykle na bardzo dobry wieczór albo na bardzo dobry dzień. Artyści Event Team On Air. Wow, to nawet teraz jakaś poezja wyszła. Krzysztof Zalewski, witamy bardzo serdecznie. Zaczniemy od tego, że zostałeś chyba tym bardzo krnąbrnym idolem. Czy moment, kiedy zostałeś idolem i potem pojawiła się twoja płyta rockowa, niekomercyjna, to był ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że idę w tym kierunku rock'n'rolla, show biznesu, wielkiej sławy, ciężkiej roboty? Znaczy wiesz, jakbym chciał iść w stronę wielkiej sławy i dużych pieniędzy, szybkiej kariery, to bym nie nagrał rockowej płyty wtedy. Natomiast prawda jest chyba brutalniejsza, po prostu ja nie byłem gotowy jeszcze na udźwignięcie brzemienia, że tak powiem, nawet zwycięstwa w teleturnieju. Bo tak jak moja miłość do muzyki była równie gorąca jak dzisiaj i absolutnie niekłamana, no to tak jak w każdym zawodzie jeszcze odrobina warsztatu czasami się przydaje, więc musiało trochę wody w Wiśle i w Odrze upłynąć, żebym nauczył się w międzyczasie trochę śpiewać i grać na instrumentach, zanim ta moja wypowiedź artystyczna mogła być rzeczywiście moja, bo Pistolet, o ile jest, czyli ta moja pierwsza płyta, o ile jest rzeczywiście buńczuczny taki i na siłę trochę może hałaśliwy, żeby pokazać, że... To jest ten sam facet, Zalew, wtedy z takimi piórami. Tak, w motocyklowej, z kurteczce, z kurgumce takiej. To wszystko jakby się zgadzało, natomiast no, trochę brakowało jakby umiejętności pisania piosenek, to były takie bardziej... covery, nie wiem, Alice in Chains, czy zespołów, których wtedy słuchałem akurat. Więc no, ja się nie wstydzę tej płyty, zrobiłem ją tak, jak wtedy umiałem najlepiej, natomiast no, z punktu widzenia artystycznego, no, ja już do niej nie wracam. No, musiałem się nauczyć trochę po prostu, z czym to się je, z czym się je a-moll na fortepianie, a z czym się je h-moll na gitarze. No. Przy tobie znów chcę wszystkiego. Jeszcze to wszystko mógłbym móc. Złoty chłopak brzmi zupełnie inaczej w wersji koncertowej i płytowej. No troszkę, znaczy myślę, że tu akurat ta różnica między koncertem a płytą w przypadku płyty Złoto będzie dużo mniejsza, bo tutaj przy nagrywaniu tej płyty troszeczkę chciałem pójść właśnie momentami w jakiś taki minimalizm w to, żeby produkcja nie ograniczała ekspresji. No, płyta Zeli powstawała przez jakieś 8 lat, więc siłą rzeczy piosenki były wielokrotnie przerabiane, dopieszczane w studio. No a potem trudno na żywo oddać 200 śladów, które jakby wbijaliśmy w pocie czoła w studio nagraniowym. Więc no, piosenki ewoluowały na scenie. I, no, różnica jest taka, że Zeliga dopiero mogłem ogrywać po wydaniu płyty, a tak naprawdę część piosenek ze Złota grałem przez ostatnie 3 lata na koncertach i zmieniałem je, patrząc jak ludzie jakby reagują, więc... Więc na pewno ta płyta jest bardziej taką żywiołową, rock'n'rollową płytą. Byłeś głodny koncertów. Chłopcy nie za każdym razem, muzycy, mieli czas. No to biorę sam zespół ze sobą, człowiek orkiestra i koncertuję. I to jest efekt takiej podróży twojej ze sceny do studia nagraniowego. Tak, no trochę jak w wielu przypadkach potrzeba jest matką wynalazków, czyli... Moja potrzeba ciągłego grania była silniejsza niż jakby warunki nie zawsze sprzyjające. No, branża muzyczna jest wspaniała w Polsce, natomiast no, też zdarza się, że często koledzy grają w kilku składach naraz. Mi też to się zdarza, żeby wypełnić czas i żeby jakoś godnie żyć. Więc no, nie zawsze mogłem czekać na kolegów. No to sobie wymyśliłem, że już najpierw grałem na samej gitarze akustycznej koncerty, a potem zacząłem dokupować różne gadżety, loopery i tak dalej. W końcu no ostatni set już wygląda tak, że mam dwie klawiatury, dwie gitary i to wszystko pętlę sobie, potem gram na bębnach i do tego śpiewam. No dobra zabawa, no, taki trochę cyrk Zalewski, zobaczymy, może połączę siły z tym cyrkiem znanym, co plakaty ma po całej Polsce kiedyś. Teraz na trasę jedziemy w pełnym składzie, nawet poszerzonym jeszcze do płyty Złoto. Dobrałem sobie kolejnego asa, żeby... No przede wszystkim mi zależy na tym, żeby w końcu pojawiły się te klastry wokalne, takie jak w Crosby, Stills, Nash & Young, żeby ten wielogłos się odezwał. Więc ja nie rezygnuję z projektu solo, absolutnie nie. Natomiast no, pierwsza ta trasa promująca płytę Złoto będzie raczej z przytupem tak na grubo. I mimo, że tam będą się pewnie pojawiać, żeby ten koncert był ciekawy, jakieś elementy mojego, że tak powiem, solowania, to... No to chcemy tam, że tak powiem, uruchomić ten walec taki rockowy, gdzie ja mogę się wtedy bardziej skupić
na przekazywaniu myśli, patrzeniu się głęboko w oczy ludziom, którzy stoją pod sceną. Z zespołem Ludzi Miażdżysz, a w wersji solowej, w wersji mini-orkiestra jednoosobowej, to jest zderzenie dla mnie ciekawe. Przytulasz. No trochę przytulam, ale trochę też hałasuję. No, jest to zupełnie innego rodzaju wyzwanie. No, jestem może troszkę nadambitny, więc jak się okazało, zacząłem to próbować. Mówię, nie, no tego się nie da zrobić. Więc od razu druga część mojego mózgu mówi, jak się nie da, to ty nie dasz rady. Więc od razu do sali prób i godziny ćwiczeń. No to jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie i myślę, że ciekawe też dla ludzi. No natomiast czasami aranżację piosenek trzeba troszkę upraszczać, żeby można je było zagrać w pojedynkę. No i też to jest duże obciążenie dla głowy, bo tutaj daje się porywać w muzyce, śpiewam jakiś refren, który mi porywa duszę, ale z tyłu głowy muszę pamiętać, że dobra, to teraz przed refrenem musisz tu zmienić lup na drugi, tu zmienić barwę w klawiszu, tu przełączyć się w gitarze i jeszcze dwa efekty wyłączyć, więc to jest takie mocno, że tak powiem, obciążające i ciekawe, ale czasami chciałbym też móc pozwolić sobie na to, żeby zupełnie dać się ponieść muzyce, a nawet czasami w ogóle nie grać albo zagrać sobie coś innego, wiedząc, że z tyłu koledzy jednak trzymają bazę, że będzie wiadomo, co to jest za piosenka, a ja będę mógł sobie odjechać w innym kierunku, powiedzmy. Tym razem zaglądniemy do atelier artysty z przewrotnym pytaniem, co cię jara, Krzysiu? Lupowanie. Lupowanie, tak, no jara mnie oczywiście. Jara mnie granie na bębnach, co coraz bardziej się okazuje, bo mimo że z gitarą mam do czynienia już, żeby nie skłamać, jakieś 19 lat, to nadal nie nauczyłem się grać za dobrze. Natomiast już chyba już, że tak powiem, Jong Wim Almstiden na szczęście nie zostanę. Natomiast jakoś chyba wydaje mi się, że mam dryg do bębnów, no też nie będę udawał, że tam jestem wymiataczem, ale jakiś taki, wydaje mi się, że mam dobry groove. No i to zresztą, to wiesz, no nawet jak nie muzyk wchodzi do sali prób, to pierwsze co robi, to siada i się tłucze za bębny, to jest po prostu świetna frajda, można trochę się wyżyć, trochę tego stresu, że tak powiem, związanego z szybkim życiem, wyładować w bębny. Muzyka, bębny, filmy science fiction. Filmy, tak. Filmy ogólnie i tematyka kosmitów ostatnio mnie dosyć jara, jak mówisz. Dostałem na gwiazdkę chyba zeszłą Kindle, takie urządzenie, gdzie można sobie spakować tam 500 książek. I chyba prawie wszystkie Lemy przeczytałem w zeszłym roku, więc to do dobro mam jakby zakrętkę na podróże, przede wszystkim kosmiczne, no, taka piękna idea, która powinna przyświecać ludzkości, że gdyby udało się wspólnie zdobywać kosmos, no to musielibyśmy te nasze właśnie niesnaski tutaj na poziomie lokalnym, że tak powiem, przesunąć gdzieś w tył, no, że są rzeczy ważniejsze, że tak naprawdę tylko podróże w kosmos mogłyby zjednoczyć ludzkość i stworzyć z nas taką globalną wioskę, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Między innymi złoto bierze się stąd, że jedna z teorii na temat powstania ludzkości jest taka, że dawno, dawno, dawno temu przylecieli tu Anunnaki w poszukiwaniu złota, no a że nie chciało im się kopać samemu, to stworzyli człowieka po prostu, żeby ciężką robotę odwalał za nich. Tytuł płyty. Pojawiają się złote elementy. Mhm. To jest jakiś specjalny znak, który też powtarzany jest tutaj na płycie. Tak, to jest meduza. To jest meduza i to jest dokładnie ta meduza, która mnie poparzyła onegdaj. Dwa lata temu byłem na Sycylii i tuż przed wylotem stwierdziłem, że się wykąpię i pierwszy raz poszedłem tak rano pływać, żeby zdążyć na samolot, a okazuje się, że wtedy właśnie meduzy wychodzą na żer, jak nie ma za dużo ludzi. No i wpadłem w jakąś ich ławicę czy coś, na szczęście niedużych, nic mi się nie stało, tylko poparzyła mnie tak, że miałem odciśnięty tutaj łebek i takie trzy nóżki przez parę miesięcy. Taki miałem scarring normalnie, jak popek. No ale zeszło, więc niestety już nie mogę wam pokazać, ale postanowiłem ten symbol, no bo skoro sama się odznaczyła na mnie, no to jakoś tak czuję się związany z tą meduzą, więc postanowiłem ją uwiecznić na płycie i na ciuchach. Ale efekty specjalne na koncertach raczej z meduzami nie będą miały nic wspólnego. Nie, no chyba że tymi bałtyckimi, co można w dłonie wziąć tam z tą galaretką. Człowiek orkiestra Krzysztof Zalewski, dzisiaj bez instrumentu, ale ja mam ze sobą instrument. Tutaj można zrobić na tym urządzeniu każdy instrument świata i musicie zobaczyć, jak Krzysztof Zalewski specjalnie dla was będzie komponował, będzie grał, będzie śpiewał i będzie cyrkiem latającym, rock'n'rollowym, muzycznym a la Zalewski.
Kam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię bądź, cicho noc w noc. Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Turi, turi, turi. Turi, 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 tiru, tiru, turi.